Mamy godzinę 16:10, jesteśmy pod stadionem Legii Warszawa. Witam się z wami i zapraszam na vlog z meczu Legia Warszawa AZ Alkmaar. W pierwszym meczu między tymi drużynami Legia Warszawa przegrała 0-1, a jak będzie dzisiaj? Zaraz zobaczymy. Panowie, jaki będzie wynik dzisiejszego meczu? 2-1. Dla? Dla nas, dla Legii. Dobrze. 2-1 Legia. Dobrze. Tak samo, 2-1 Legia. 2-0 dla Legii. Kto strzeli? Muci i Augustyn. Wydaje mi się, że dzisiejszy wynik to będzie 3-1 dla Legii. Hat-trick Muciego. 1-1, zwycięski remis dla Legii. 3-1 dla Legii. Jak dla mnie zwycięski remis 1-1. 1-0, żezułę pokarnym. Jeżeli jesteście ciekawi, co można zjeść na stadionie Legii Warszawa, to tutaj możecie zobaczyć. Jesteśmy już na stadionie, usłyszeliśmy scenę w Warszawie i za chwilę zaczynamy to, miejmy nadzieję, piękne widowisko. Mamy 15 minutę, deszczowa aura, cały czas wynik 0-0. Tak naprawdę nie było jeszcze żadnej 100% sytuacji po żadnej ze stron. Czekamy dalej. Do przerwy wynik 1-0 dla warszawskiej Legii. Rezultat dobry, bo dający awans. Zobaczymy, co wydarzy się w drugiej części spotkania. Frekwencja na dzisiejszym meczu ponad 27 tysięcy osób. Dawaj go! Koniec spotkania. Legia Warszawa pokonuje AZ Alkmaar 2-0 i awansuje do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnym etapie.